Kiedy dotykasz w pełni świadomie swojego serca, zawartego w dotyku, jesteś w domu, jesteś pełny, jesteś pięknem, światłem, miłością, jesteś. Dotykając drugiego człowieka, kochanej, żyjącej istoty, jesteś światłem miłości, która przepływa przez was jak dotyk istnienia wiecznego, falującego spokojnym rytmem miłości. Jesteś promieniem światła, jesteś światłem. W tym stanie dotykasz gwiazd śpiących w twoim sercu. Obudź je, kochany. Dotknij ich blasku i kochaj. Razem z nimi kochaj. Jesteśmy tu razem, tuż obok. Jesteśmy przy was. Zawsze byliśmy. Istniejemy w waszych sercach, migoczących blaskiem gwiazd. Złożyliśmy wam obietnicę o świecie rajskim, planie bez przemocy, światłem wypełnionym. Po przechodzeniu przez mroki cierpienia, oto teraz rodzi się z was światło, którego nie jesteście jeszcze w stanie pojąć. Istnieje jednak ono, bez względu na waszą zdolność postrzegania. Zaczynamy z wami współpracę bezpośrednią, poprzez wasze ciała i zmysły ziemskiego postrzegania, abyście mogli nas dotykać i smakować jak swoich braci i siostry. Dzieci wasze narodzone dotykają nas swoimi sercami i zmysłem wzroku od najmłodszych lat, tak jak to było z wami, zanim zapomnieliście o nas pamiętać. Słońce świeci nieprzerwanym blaskiem, dlatego idźcie i bądźcie przedłużeniem światła. Jesteście światłem od najmłodszych lat, tak jak nim pozostajecie po odejściu z ciała fizycznego. Niech was prowadzi wasze serce, gdy spojrzycie w oczy małego niemowlęcia, które jest pełnią życia i istnienia, przejawioną w ciele fizycznym, na ziemi, w świecie ciał i ducha, tańczących razem w splocie tańca miłości. Dotykajcie swoich ciał z miłością, albowiem są to wasze pochodnie światła w wyrażeniu ziemskiej kreacji. Możecie nimi stwarzać nową rzeczywistość, dosłownie przestrajając wasze pragnienia w stan materialny poprzez wibracje waszych serc z dłonią połączonych. Dotykajcie światła w przestrzeni pomiędzy wami. Dotykajcie światła, którym jesteście. Dotykajcie swoich serc i ciał kochanych istnień życia z miłością i pięknem, przejawionym w dotyku świadomego serca. Z Matki Ziemi rodzi się nowy promień zjednoczenia materii i ducha w całość, nierozerwalnego, pięknym strumieniem źródła płynącego. Dotykacie tego źródła w swoich snach, w których jesteście dziećmi, świadomość noszącymi w krainie doświadczeń ziemskich i relacji międzyludzkich. Istniejecie poza ciałem, jak i w ciele. Dlatego pamiętajcie, kochani, o każdej z form swojego istnienia. Pielęgnujcie je i kochajcie, aby czas wyjścia poza formy zaistniał najłagodniej i najpiękniej dla każdego w indywidualnym jego rytmie. Synowie i córki światła, kochani bracia i siostry,
dzieci słońca najjaśniejsze, otwórzcie swoje dłonie na dotyk miłości centrum istnienia. Słoneczny plan schodzi na ziemię, teraz. Dom mieni się gwiazdami waszego serca. Gwiazdami stanowiącymi jedyny ośrodek postrzegania waszej świadomości, jedyny prawdziwy stan skupienia waszej obecności w ciele i poza nim. Gwiazdy i słońca waszych serc rozkwitają, niosąc serdeczny pocałunek istnienia.